tych dniach będziemy bardzo często słyszeć czytania z księgi proroka Daniela. To imię Daniel będzie się pojawiało często i będziemy spotykać tego proroka. Imię Daniel oznacza: Bóg jest moim sędzią. My uciekamy trochę od tego obrazu Pana Boga jako sędziego. Przeciwstawiamy ten obraz Boga sędziego z obrazem miłosiernego Ojca. Tymczasem wcale nie trzeba uciekać od tego obrazu Boga sędziego, bo tak naprawdę Bogu dzięki, że to On będzie naszym sędzią, że to On jest naszym sędzią, a nie kto inny. Bo te nasze sądy, ludzkie sądy, są bardzo często surowe, bardzo oceniające, osądzające, potępiające. Sąd złego ducha jest bardzo oskarżający, bardzo potępiający, a tylko sąd Pana Boga może być miłosierny, bo Bóg, sądząc, bierze wszystkie okoliczności życia, w jakich człowiek żyje, pod uwagę. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. To nie znaczy sędzią surowym, sędzią mściwym, ale sędzią sprawiedliwym, czyli takim, który bierze wszystkie okoliczności życia pod uwagę. Więc Bogu dzięki, że to Bóg będzie moim sędzią, a nie ja sam, ani ktoś inny z ludzi.